Od kilku lat Instytut Zootechniki współpracuje z podmiotami prywatnymi. Jednym z efektów takiej współpracy w ramach badań na temat innowacyjności w rolnictwie jest projekt dotyczący możliwości zbudowania mobilnego laboratorium. Za mną pojazd, który stoi, jest takim pierwszym w kraju powstałym laboratorium mobilnym, mobilne centrum analizy mleka, które jest dedykowane dla rolników, którzy hodują bydło mleczne. Dążymy do tego, aby poprzez takie mobilne centra można było robić szybkie analizy mleka lub siary w poszczególnych gospodarstwach, w zależności od tego, jakie będzie zapotrzebowanie rynku i zgłaszanie się hodowców do Instytutu. Projekt powstał wspólnie z firmą Farm Innovation, która była głównym inicjatorem i tym podmiotem, który finansował całe przedsięwzięcie. Mobilne Centrum Analizy Mleka ma za zadanie pełną analizę mleka w poszczególnych gospodarstwach. Dotyczy to zarówno zawartości składu chemicznego mleka, czyli białko, tłuszcz, podstawowe parametry, laktoza, sucha masa, ale także w tym laboratorium mobilnym możemy dokonać analizy jakości mleka pod względem poziomu komórek somatycznych. Dodatkowo samochód jest wyposażony w aparaturę do pomiaru siary mleka, gdzie także możemy ją poddać podobnym procesom analitycznym, czyli białko i tłuszcz określić w tej siarze, jakość siary, gęstość tej siary, jak również wartość jej mikrobiologiczna. Mobilne Centrum Analizy Mleka jest tak skonfigurowane, aby bezpośrednio wysyłało wszystkie wyniki pomiarowe do Instytutu na główny serwer, gdzie gromadzimy informacje, z których później generujemy raporty dla hodowców. Jeżeli sobie hodowca zażyczy, istnieje możliwość także wygenerowania bezpośrednio w samochodu raportu dla hodowcy dotyczącego jego jakości mleka dla każdej krowy indywidualnie. W ten sposób wprowadzić chcemy szybszy monitoring jakości mleka, które pozyskują hodowcy, co ułatwi im także negocjacje przy sprzedaży mleka bezpośrednio lub przy sprzedaży mleka do mleczarni. Analityka, którą chcemy prowadzić, jest także podyktowana tym, że dążymy do budowy banków siary w Polsce i samochody tego typu, jak to mobilne laboratorium, będą miały za zadanie analizę siary w wybranych gospodarstwach, o których będzie pozyskiwana ta siara do tworzenia krajowych banków siary bądź regionalnych. W związku z tym razem z naszym instytutowym laboratorium pracujemy obecnie nad opracowaniem odpowiednich procedur, jeśli chodzi o znakowanie i opisywanie siary, tak aby te analizy, które będą wykonywało i samochód, i laboratorium centralne, aby były uznawane powszechnie w kraju.